Dzisiaj na śniadanko mamy mini pankejki. Okej, przyszłam do łazienki coś zrobić z włosami. Tak słońce razi, że mogłam okulary zabrać. Lubisz cytrynę? Tak, lubim. Zawsze dorzucam takie piłeczki do suszenia. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj na śniadanko mamy mini pankejki polane syropem klonowym i posypane malinkami. Smacznego! My już po śniadaniu, Maxa właśnie położyłam spać, czekam aż mi włosy dobrze wyschną. Nie chcę używać suszarki i tak pomyślałam sobie, może teraz posprzątam. Tak boję się odkurzać trochę, żeby on się nie obudził, ale wiem, że jak on tak dobrze zaśnie, to mu to nie będzie przeszkadzać. Także najpierw tutaj obczyszczę sobie wyspę, a później odkurzę. No i to będzie taki prawdziwy, domowy vlog dzisiaj. Dawno takiego nie było, zawsze coś się działo, a dzisiaj taki naprawdę domowy. Mam trochę tutaj prania do zrobienia. Chcę iść z Maxem też jeszcze na pocztę, do sklepu. Taki zwykły, najzwyklejszy dzień. Wiem, że takie lubicie i cieszę się. Cieszę się, że taki nagrywam. Lili wygrzewa się na słoneczku, ale jej dobrze. Cześć. No leż. Dom posprzątany, chyba najlepsze uczucie. Jak jest wszystko takie czyściutkie, świeżutkie, pachnące. Kupiłam Maxiowi
bokserki, takie majteczki, bo on praktycznie cały czas chodzi w majteczkach po domu, bo wiecie, żeby na nocnik szybko sam zdążył, bo on teraz wszystko sam robi. I była taka fajna promocja, chyba nawet na Instagramie, w relacji Wam udostępniałam tę promocję, chyba po 7,99. Ile tu jest par? No dobra, otworzymy. 7 par. I tak pięknie zapakowane. I zobaczcie, jakie to jest ładne. I wiecie co, nawet jest jeszcze tutaj taka wizytówka, że w ciągu 6 miesięcy można wymienić albo zwrócić. Ale mi się one bardzo podobają, już jedne sobie rozwinęłam. Zobaczcie, jakie fajne. Ojej, jakie słodkie. Także zaraz też do prania wrzucę, będzie miał różne kolory, różne wzory. A co to jest? O, tu będą takie oczy. Jakie super, to jest tył majteczek, a to przód. Ojej, ja zachwycam się majteczkami. No ale wiecie, no to fajnie, jak on w takich biega sobie po domu. Dobra, prać teraz jeszcze nie mogę. Pralka jeszcze chodzi, bo poprzednie pranie się suszy, także jeszcze nie mogę następnego załadować. Ale to później. Teraz myślę, że może zrobię sobie kawę i zacznę film dla Was składać. Tak piękne słońce świeci. Lili wystawiłam tutaj do jej klatki na dwór. No i drzwi tutaj zostawiam otwarte. Wiecie co, już taką wiosnę czuć i już nie mogę się doczekać, aż my będziemy ten backyard tutaj robić. Kurczę, już bym chciała, żeby tak ładnie było, bo to aż wstyd wszystko w takim stanie złym. No te włosy chyba mi nie wyschną dzisiaj, no nie wiem czemu jest tak ciepło, a pomimo tego one tak długo schną, przecież ile to już minęło. Ale wiecie co, chyba sobie po prostu kitka potem zrobię, jak będę szła z Maksem na dwór. Nic takiego dzisiaj się nie dzieje, więc w kitku najwygodniej będzie. Zrobię sobie kawę w tym kubeczku, zobaczcie jak on się już zniszczył, ale tak mi go szkoda, tak go lubię, ale to już chyba ostatki jego, już naprawdę nie nadaje się. Dobra, zasiadłam do komputera, drzwi na backyard otwarte, mam nadzieję, że nie jest za głośno, ale jest po prostu tak przyjemnie. I chciałabym poruszyć temat rozdania. Mówiłam Wam w live chyba, że będzie rozdanie bardzo fajnej rzeczy. Ja już moją rzecz otrzymałam, mam już uzgodnione z firmą, że będzie rozdanie tej rzeczy również dla Was. Nie mogę jej teraz Wam pokazać, ale jest to coś niesamowitego. Powiem, że jest to bardzo kosztowna rzecz. Kosztuje to 129 funtów, czyli jakieś 600 zł? I wiecie co, nie wiem, osoba, z którą pisałam maila, już ma wszystko ustalone, że będzie rozdanie, ale nagle wyskakuje mi, jak wiadomość do niego piszą, że jest out of office i to jest podany termin. Stało się to nagle, bo naprawdę cały czas pisaliśmy maile i nie wiem, czy jakaś choroba, czy wirus i musi być na, wiecie, na zwolnieniu, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie już jutro osoba ta wraca do pracy, będę znała szczegóły, także spodziewajcie się rozdania, naprawdę super rzecz i no, niezła cena, powiem. Chyba jeszcze nigdy aż takiego rozdania nie było na moim kanale, już się cieszę. Koniec! Film złożony. Zapomniałam Wam jeszcze pokazać, co się stało. Stało się jeszcze przed sprzątaniem, paznokieć mi się złamał. W tragicznym stanie są moje paznokcie, ale próbowałam je przetrzymać jak najdłużej, bo nie chcę ich tak skracać, ale ten musiałam już opiłować, więc teraz już pójdzie zresztą tak samo. No i coś z tym lakierem będę musiała zrobić. Okej, przyszłam do łazienki, coś zrobić z włosami. Wiecie co, zobaczcie, cały czas mam szminkę na ustach, to jest niesamowite. Szminkę tę dostałam kiedyś w przesyłce od Ani. Od Wituby i ja nią pomalowałam rano usta, jem w niej, piję i cały czas się trzyma. Znaczy może jest już troszeczkę jaśniejsza, ale zobaczcie. No cudowne. Pierwszy raz chyba mam szminkę, że tak długo naprawdę się utrzymuje na ustach. To co? Rozpuszczone czy kitek? Powiedzcie mi. No chyba kitka jednak. Okej, teraz czekam, aż Max się obudzi. Dam mu tylko taką tubkę szybko jakąś do przekąszenia i pójdziemy na spacer, bo jest naprawdę ładnie, a on i tak jak wstaje, to nie lubi tak od razu, wiecie, jeść obiadu, a po spacerze będzie miał lepszy apetyt. I tak ostatnio sobie Betty, o Tobie myślałam, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dawno nie słyszałam nic od Ciebie, komentarza nie piszesz,
Nie odzywasz się. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Daj znać, proszę. Okej, okay, który tu zapach dzisiaj? Wiecie co? Chyba chcę wykończyć te Eterniki, bo mam tutaj już nowy, od Wojtka dostałam. I taką końcówkę mam i chyba zużyję to najpierw. O, już przestaje lecieć. Chyba jeszcze tylko na raz i koniec. Zaczynam szykować rzeczy do pralki i zapomniałam, mam kiedyś kupiłam taką bluzę, zobaczcie jaki fajny kolor. Teraz ona już idzie do prania, jest ona marki ASOS, zapomniałam Wam jej pokazać. I w ogóle właśnie dzisiaj kurier mi przyniósł przesyłkę z ASOS, pamiętacie ten długi płaszcz? Taki ortalionowy, czarny, z białym takim miskiem od środka, zamówiłam rozmiar mniejszy, więc przyszło zamówienie, tam jeszcze kilka, chyba jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy w tej przesyłce było. Dostałam też dzisiaj zamówienie z H&M, także... No, myślę, że w następnym vlogu rozpakujemy sobie wspólnie tę przesyłkę i wtedy też Wam przymierzę tę nową bluzę, bo mi się strasznie ten kolor podoba, naprawdę. Ostatnia kapsułka do prania. A nie, tu mam jeszcze Ariel, ale Ariel staram się do białych rzeczy trzymać, a takie zwykłe do czarnych używam. To mama, obudziłeś się już? Mo, nie wołałeś, ale Monika nie może zejść. Mogę wejść? Super! Ej, moje oko! O, aż się lampa zapaliła, tak tu ciemno. Mama musi roletę odsłonić. Obudziłeś się? Daj moje oko! Już ci daję. Wow, moje oko! Tak, ty lubisz to autko? Tak, tak lubim. O, to jest ta szminka, o której Wam mówiłam. Luna by Luna. No, rewelacja. Color Pixie. Mam coś dla Ciebie, proszę. Mogę tak? Możesz. Usiądź, usiądź ładnie. Tak. Dobrze. Mogę odbierać? Możesz. Nie mogę. Tutaj, o właśnie. Mogę. Zobacz, co to? Mamo, co to? Nie wiesz? Nie wiem. Rozwiń, to będziesz wiedział. Co to jest? Majtki. Majteczki, nowe majteczki, bo już jesteś większy i już większe potrzebujesz. Tyle nowych majteczek teraz. A co to jest? Samolot. Pudełko będziesz miał na skarby. Będziesz zabawki tu pakował. I mogę wyzywać. No możesz. Tutaj mogę zabawki chować. Możesz. Tak, mogę. Mało używać to jest. No Lili sobie odpoczywa. A to jest Lili. No? A to jest Lili. To jest Lili. Takie zabawki chowasz. No ale tutaj chyba nie masz takich małych. To może autka tam pochowasz do pudełka, co? Nie. Zasuń szufladę, ja ci dam autka. Zobacz. Ach, no pilota znalazłeś. Dobra. Nie popalić tym. No pięknie pasuje. Pięknie. To pięć. To daj Ci pomogę może, co? Poczekaj. No, wyciągnij teraz. Czekaj. O. Dzień dobry. Co kupić można? Dzień dobry. Czy ma Pan pilota? Chciałabym pilota kupić. Do pieska. Chyba tu w pudełeczku widziałam takiego pilota. Nie. Nie? Zobacz. Zobacz, mamo. O, jest pilot. Tak? Czy mogę go kupić? Nie.
Nie, o, a co mogę kupić? Tak nie działa tutaj. Piruta ty kup. Ile kosztuje? 9. 9? Tak. 9 buziaków? Strasznie drogi. Nie mogę kupić. Nie, ja mogę kupić, bo ty sprzedajesz, a ja kupuję. Ty mi nie mogę kupować. Ach. Nie działa. Może trzeba włączyć. Czekaj. Mamo, działa to. Działa już, trzeba przyłożyć. To teraz płacę 9 buziaków. Och, jeszcze jesteś usmarowany szminką. Pokaż się. Mama posmarowała. Poproszę mojego pilota. Pilocie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ok, już przygotowałam dla Maxa przekąskę. Dostanie smoothie do picia, dostanie sery, to są takie małe kosteczki, paluchy z serkiem topionym i kilka oliwek. Dobre? Tak, dobre. Ja sobie dokończę smoothie. Tutaj jest jeszcze jakieś pół butelki. Na razie nie jestem głodna. Dzisiaj myślę, że rybkę zrobię. Mam w zamrażarniku rybkę w takich przyprawach. I do tego ryż albo ziemniaki. No, zobaczę. O, taką mam rybkę. Pomidor i bazylia. I można albo w piekarniku to robić, albo w mikrofali. Ale ja mam ochotę zrobić to w mikrofali, bo wydaje mi się, że z piekarnika będzie ona taka lekko podsuszona, a z mikrofali taka mokra. I chyba jednak do tego ryż, a nie ziemniaki. Zajrzałam do środka i tak to wygląda. Tutaj sobie ryż już przygotowałam. Tu rybka się rozmraża. O! A tu przygotowałam sobie już warzywa, które pokroję jak przyjdziemy. To takie, że no, że już nadają się do zjedzenia. Może jeszcze 2 awokado do tego. Będzie pyszna sałatka. Gotowy? Tak! No to idziemy. Proszę Radę, czy ci pomóc? Wow! No możesz. No jedź. Pięknie. Nie, tutaj, na lewo, tam. Chyba jednak ta zielona hulajnoga jest lepsza dla Maxia, bo tutaj jak się naciśnie, to ona skręca. Jednak chyba bierz z tamtą zieloną, z dinozaurową będziesz chodził na dwór, nie? A nie z tą. No już teraz chodź, trudno. Tak słońce razi, że mogłam okulary zabrać. Lekki wiaterek jest, ale słychać jak ptaszki ćwierkają. Cudownie! Ojej, musimy nazywać was. Teraz nie, Maksiu, jedziemy na pocztę. Już wracamy powoli. Tak się skończyło, że przez pół drogi ciągnęłam Maksia na tej hulajnodze, ale miał taką frajdę, że fajnie wyszło i teraz z górki zjeżdża. No, jedziesz, uważaj! Rozkręcił się. Dawno na niej nie jeździł i początek był trudny, teraz już jest super. Zaczynamy robić obiad. Mam tu małego pomocnika, który mi tu warzywa podjada, tak? Tak. I kurde, ją odłożę. No nie, z powrotem się nie odkłada, jak już ugryzłeś. Zaraz mama odkroi. Nie chcę tego. Dobrze. Pomidor. Pomidora chcesz teraz? Tak. To może ci przekroję na pół, dobra? Nie, tylko. Patrz, co to jest? Ogonek. Trzymaj pomidora, mama oderwie. Musisz mocno trzymać. Nie da się jedną ręką. Dobra, zaraz mama oderwie. Oh,
na innym talerzyku jadłeś? Tak. Maksiu tu się raczy, tu pomidorka je, papryka, druga w ręku. Sałatka wygląda tak. Teraz dodam jeszcze awokado, cytrynkę. Pyszny obiadek dziś będzie, nie? Tak. Ty tak lubisz tu z mamą gotować, nie? Lubisz, ty jesteś mój pomocnik. Mam paprykę, mówiłeś. Mam paprykę. Maksiu chciał cytrynkę spróbować. O jena, aż mi się kwaśno w buzi zrobiło. Jeszcze raz? Tak. Lubisz cytrynę? Tak, lubię. Bo osiem papryki, bo smakuję. Tego posmakuję. Tego. Kwaśne. Trzęsę się. Trzęsiesz się? Tak. Sałatka gotowa. Maksiu najedzony warzywami. Tak z 15 minut odczekam. Sałatka się przegryzie, podgrzeję potem rybkę, ryż i będziemy jeść obiad. Jak widzieliście, do sałatki wrzuciłam pestki awokado, żeby mi awokado nie ściemniało w sałatce i dolałam sok z całej cytryny. I tylko dodałam trochę oleju, trochę oliwy, sól i pieprz. Poczekaj. Coś nie zasmakowało. Sałaty lodowej Maksiu nie lubi. No, także już parę minut i będziemy jeść. Cześć, Lili. Czego szuka Lili? Wącha. Pranie wyprane, będę teraz suszyć. Zawsze dorzucam takie piłeczki do suszenia. Mamo, zrobiłaś. I gotowy obiadek. Wspaniale pachnie ta rybka. Jest już wieczór, zaraz będę szła nalewać wodę do wanienki, będę Maksa kąpać, będę go kładła spać. Wam bardzo chciałam podziękować za spędzenie dzisiejszego dnia ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki! I dajcie znać, czy tego typu filmiki Wam się podobają, to będę Wam częściej nagrywać, takie typowo domowe. Buziaki!